promised a bigger spectacle. Fuck you! Fuck you! I can't do that. Yes, you can. They're looking for you. You can stay in my place. Just don't touch my stuff. Don't make any noise. And most importantly, do not touch any of my beer. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w szóstym dokładnie, DLC The Watch Dogs Bad Blood. Musimy zaczekać na telefon od Tobiasa, aby kolejna misja została nam tutaj aktywowana. Ja generalnie tak będę musiał się chyba przenieść tutaj. Z tego co wiem, to misja będzie chyba tutaj gdzieś. No właśnie. Zrobię szybką podróż. Tego chyba w podstawce nie było. Nie mieliśmy takiej możliwości, aby się przenosić pomiędzy danymi dzielnicami. All right, Ray. I followed him to an old mansion. Here, I'll mark it for you. Man, this place is huge and creepy. I am definitely not walking into that death trap. I'm not gonna push you. You've done more than enough. I'm headed back to the silo. Don't get yourself killed. I won't. Or tortured. Don't worry about it. Ray, this is a really terrible idea. Maybe we can find another lead. Don't worry about it. We'll talk soon, my friend. Dobra, mamy super szybką brykę. Nie wiem, czy ona nam w czymś pomoże. Na pewno nam pomoże dojechać szybko do celu. Ale na... nie w wykonaniu zadania. Dobra. Lecimy do kolejnego punktu. Moi drodzy, po ukończeniu dodatku zabieramy się za kolejną dużą produkcję. Tym razem będzie to GTA 5. Ukończyliśmy nie tak dawno Fallouta. Co prawda jeszcze kilka odcinków zostało do wgrania, ale... Sounds like DedSec sent out a news broadcast. Let's see what these punks are up to. Złe lekarstwo. We are DedSec. Know that an attack on one of us is an attack on us all. We will retaliate. Consider this your last warning. Back off now. Or prepare for a new kind of war. No tak. Well, that was a pretty direct threat for DedSec's public channel. Usually they get all poetic and wordy to try to hook new fish. Something's got them spooked. You don't want to back... If I can figure out who's pulling the strings, I can still shut this thing down before they find us. Hell, it'll give us both a fair shot at escape. They've got their mole. Alex Jaworski. Somewhere inside here. I need to know what or who he knows. Czekajcie, tutaj gra nam wskazała łódkę. Dotrzyj łodzią na przeciwległe... na przeciwległy brzeg. Dobra, myślę, że tu sobie przeskoczymy. Ta łódka gdzieś tutaj była? No właśnie. Myślę, że chyba się nikt nie zorientuje. No to hajda. Ja lubię pływać w tej grze. Fajna sprawa. Tylko ciekawe, kto by zostawił w stacyjce kluczyki. Ale to jest tylko gra oczywiście. Powinna być taka możliwość jak hakowanie. A nie, że tak bezpośrednio odpalamy łódź i jedziemy i płyniemy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tu jakaś taka, widzę się, mała dzielnica nam. Oh shit. Przepraszam. Dobra, no to wio. Oh shit. Czy nasz T-Bone potrafi pływać? Moi drodzy, to jest drugi akt. Aktów jest wszystkich 3, w sumie misji jest 10. W pierwszym akcie jest 3 misje, w drugim 4, w trzecim 3. Dodatek nie jest długi, można go ukończyć w zasadzie
Jakby się ktoś uparł w jeden dzień. Znajdź pokój Aleksja Jaworskiego. Dobra, wiecie co, napisy skorzystamy z kamery, aby sobie tutaj obczaić. Chociaż ja wiem. Chyba tutaj nie ma czegoś takiego jak... Aj, o kurde, ile celów tam jest. Szkoda, znaczy postaramy się, ale nie wiem czy mi się to uda, wyeliminować jak najwięcej przeciwników po cichu. Szkoda. Oj, chyba jednak usłyszał. Ale nie, nie zorientował się. Dobra. Jeden typ obezwładniony. Tutaj widzę się robi, zaczyna czerwono na mapie. Może zajdziemy tego typa tutaj od tyłu. Najlepiej jak się by się nie spostrzegli, że tu jestem. Byłoby nam później łatwiej. Dobra. Oczywiście chyba ciał nie można chować, to nie jest Hitman. Teraz tak, tutaj jeszcze jeden typek się skrada, widzę za domem. Nawet kolejny. Przydałoby się go jakoś tutaj zwabić. A jak będzie trzeba użyć broni palnej, to jej użyjemy. Dobra. Tutaj nam został... O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, idzie tu. Jak się zorientuje, to będzie kiepsko. Nie, chyba się nie zorientował, że jego przyjaciel, kolega leży na ziemi. Podejdziemy teraz do niego tylca. Koniec. Koniec sielanki. Ale chyba się nie, spostrzegli się, dobra. Tutaj idzie cała chmara ich. Kurde, o kurde, o kurde, Bella. Mamy snajpera jeszcze, dobra. Dobra, po cichutku. You ever figure out what that smell was? Colostomy pouches. Some jackass was just throwing them right into the trash. Oh, that is foul. It's dangerous. What happens if one of us ends up in a bed here? You want to go under the knife near a bucket of shit? Ha, wiecie co? Jakby tu ich tutaj, można by ich tu zwabić. Czekajcie, bo tu jeden typek idzie. Strasznie tu ciemno. Chyba mnie usłyszał. Ale wiecie co, można by tutaj łatwo ich sprzątnąć. Mam jakąś broń z tłumikiem? Snajperkę? Nie. Może sobie z tego dziabniemy, co? Dobra. O, i tu możemy użyć samochodu. No dobra. Chyba mnie zaskoczył. Strasznie tu ciemno. Dobra, tu jest troszkę czerwono na mapie. Będzie trzeba jakoś tutaj generalnie...
you're over there somewhere. You're dead. You hear me? Oh, shit. I'm moving on the target. Looks like a job for you, geez. He's closing in. Crap. I don't want to be next. Huh? Coś się nie chcą ruszyć. Jakieś badania tutaj przeprowadzają. Zaraz się... Kurde, spierdzielił tam. Jaka ta broń jest słaba na daleką odległość. Ciekawe, czy się złapią. Nie, niekoniecznie. Skan CTOS-u. No, gdzie oni są? Dobra. Jeszcze zostało trzech. Jeden chyba idzie tutaj za domem. Tak. A tu mamy jeszcze dwóch typków. Oh shit. Dobra, tu jest przejście. A, widzicie. Nie zauważyłem tego. Dobra, gdzie on jest? Tutaj? A, on jest na górze, dobra. Gotta be here somewhere. Take him out. Na zewnątrz jest jeszcze jeden komandos, który ma... Przepraszam. Super pancerz. Dobra. All right. One of these guys might be Alex Jaworski. Tak, to kto? Strasznie tu ciemno w tym pokoju. Znaczy w tym... generalnie w tej misji. Znać pokój Aleksieja Jaworskiego. A ten pan co tutaj śpi? Czy wyciągnął nogi? Too many questions if these guys show up at the hospital. Of course, they have a place like this. Dobra, jeszcze nam zostało tu coś. Kurde, no i mam problem. Wszystkie pokoje przeszukałem. I co? Aha, chyba, że tutaj mamy wyjść. I tutaj. Aha. Wszystko jasne. Wszystko jasne. They just kept stabbing me. Whoa. Shh. You need to calm down, man. Tranquilo. You're Raymond Kenny. They're looking for you, man. Fuck
managed to disconnect you. Do you think you can? I can't feel my legs. Okay. Shit. 911, what's your emergency? You need to tell the cops one of their CIs got shot. Put a hurry on it. Sir? Are you still there? Hello? I can't be here when the cops come. So if you got anything you can tell me about Bloom. A name. Anything. I was following Bloom's money guy. Guy named Jack Finley. Never got close to the boss, but Jack... You promise me you'll hurt those fuckers. You wait until they get close, and then aim for the face. You understand? You can do this. Okay. Jack, Jack, nic mi to nie mówi. This isn't good. Search the area. Oh shit. Squad to all units. Air support shield is inbound. Hold tight. Zastrzała pościg. Cops are here! Move! Move! Shit. I'm about to get caught up in a shootout, but it might be just the distraction I need to slip out of here. Did they find us? Doesn't matter. Keep them back. Jeszcze policji tutaj brakuje. Super. Aj. Kurczę, gliniarze sami. Jak ja się są wydostane, jak tu gliniarze są. Tutaj widzę, za przeproszeniem. A, mnie coś oko łzawi, nos swędzi. Pytanie, jak my to mamy opuścić? Musimy na łajbę wskoczyć. A, to jest... Dobra. De facto chyba możemy tędy przejść. Tak, już nas... Wyczaili. Już nas wyczaili, dobra, super. Siet, długa. Jak jeszcze zacznie pistolet, znaczy ten, z helikoptera strzelać ktoś. A co to było? Dobra, misja wypełniona chyba. Okay, Jack, finally. Looks like Chicago's got a few of you, but only one works for Bloom. Bingo. Thanks for checking in at your favorite bar, pal. You are making this so easy. Chyba misja wykonana, nie jestem pewien. Tak, misja zwerkarstwo dobiega końca. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Tak.
Także kończymy ten materiał. Dzięki za wspólne granie. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!